Rozpoczynamy sesję Rady Powiatu. Dzień dobry Państwu. Otwieram 31. sesję 6. kadencji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie w tym trudnym świąteczno-noworocznym czasie. No taka nasza już jest powinność i takie nasze są obowiązki, żebyśmy się nawet w takim czasie spotykali. Bardzo serdecznie witam starostę bielskiego Mariusza Filipiuka. Dzień dobry Państwu. Witam Panie Starosto. Witam wicestarostę Janusza Skulimowskiego. Dzień dobry, witam Panie Starosto. Dzień dobry. Witam Pana Starostę. Witam kolegów, członków zarządu powiatu Tadeusza Łazowskiego. Witam serdecznie, dzień dobry. Witamy Mateusza Majewskiego. Mateusz, słabo Cię słyszymy troszeczkę. Członka zarządu Radosława Sebastianiuka. Dzień dobry, witam Państwa. Witam wiceprzewodniczącego Daniela Dragana. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam koleżanki i kolegów radnych. Szanowni Państwo, na naszą sesję z różnych powodów przybyli zaproszeni goście. Witam pana Marka Zawadę, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Czy pan dyrektor nas słyszy? Ale panie przewodniczący, jak już zaczęliście, to ja się melduję. Wiemy już, zaraz kolego radny. Czy pan dyrektor nas słyszy? Tak, słyszę. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witamy pana dyrektora. Do sesji dołącza się w tej chwili wiceprzewodniczący Tomasz Bylina, którego bardzo serdecznie witamy. Kolego radny, nie słyszymy. Jestem, halo, pozdrawiam. Już teraz usłyszymy. Witamy Cię, mamy potwierdzoną Twoją obecność. Bardzo serdecznie witamy sekretarza powiatu Sławomira Sosnowskiego. Witamy Panie Sekretarzu. Czy Pan Sekretarz nas słyszy? Może... Słyszę, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witamy. Witamy Panią Skarbnik Powiatu Elwirę Harewicz. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani Skarbnik. W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych jest zastępca Artur Rogulski. Witamy Panie Dyrektorze. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Witamy Panią Małgorzatę Malczuk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Witamy. Dzień dobry Państwu, witam Dzień dobry. Serdecznie. Witamy Panią Małgorzatę Ostrowską, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani Dyrektor. Witamy Pana Dariusza Teleszko, Dyrektora Wydziału Komunikacji. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Witamy Panią Barbarę Kociubijską-Koza, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, witam Pana Radcę Prawnego Jarosława Łatasia. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam pracowników, współpracowników, Biuro Obsługa Rady, Biuro Obsługa... Szanowni Państwo, musimy przerwę zarządzić techniczną. Przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, nasze kłopoty na tą chwilę zostały zażegnane. Wznawiamy obrady sesji przerwane kłopotami technicznymi. Dalsza część powitania. Chciałbym powitać dzisiaj na naszej zdalnej sesji pana Artura Grzyba, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imieniem generała Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry panie dyrektorze. Chciałbym powitać Radio Biper, obecne dzisiaj transmitujące, ale chciałbym też również pozdrowić Białą 24, Wspólnotę Bialską, Podlasianina, Słowo Podlasia, Dziennik Wschodni, Katolickie Radio Podlasia i Biała News.pl. Redakcje, które w roku 2020 były z nami i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będą z nami w roku 2021. Szanowni radni, mimo że widzę Was niektórych na monitorach, ale teraz przejdziemy do stwierdzenia kworum poprzez elektroniczny udział i potwierdzenie w kworum.
Proszę o przyciśnięcie napisku, znaczy zakładki z napisem kworum i potwierdzenie, bo jeszcze kilka osób nie potwierdziło. A wiem, że są dzisiaj na obradach zdalnej sesji. Tomasz Andrejuk, Łazowski Tadeusz, Marek Uściński. Byli na Tomasz. Andrejek już jest. Czyli wiemy o nieobecnościach pana Arkadiusza Maksymiuka, Marka Sulimy i Czesława Pikacza na tą chwilę. Jeszcze Tomasz Bylina. Tomku, proszę cię o potwierdzenie poprzez kwor. I pan Łazowski. Tadeusz, też musisz potwierdzić. U mnie się wyświetliło wcześniej. Okej, okay, a teraz ciebie nie mamy. Jest, dotarło. No, jeszcze, okay. No jeszcze tylko nie mamy radnego Tomasza Bylinę. No, naciskam i coś nie działa, ale wydaje mi się, że potwierdziłem wcześniej, bo wcześniej wyskoczył takie zielone paski, więc nie wiem, dlaczego tam nie ma u was. Tomek, trzeba wejść tą z lewej strony pod startem, zakładka kworum ostatnia na dole i w nią trzeba kliknąć. Mariusz, ja wiem i to wszystko robię, natomiast nie wiem, dlaczego u was tego nie widać, bo u mnie się wyświetla taki zielony pasek, dwa razy mi się wyświetlił w prawie w dolnym rogu, tak jakby było potwierdzenie. Ale spróbuj jeszcze raz. Spróbujesz, jak nie, to my za ciebie, bo słyszymy cię i widzimy, także nie ma problemu z twoją obecnością. Problemu, że w sesji uczestniczysz, natomiast elektronicznie się nie potwierdziłeś. Próbuj. Albo poprzez reset, albo jeszcze raz. Albo my tutaj spróbujemy, tak wolisz. Jest. Jest. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, na podstawie listy obecności na 23 radnych w sesji uczestniczy 20 radnych. W związku z tym stwierdzam prawomocność obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad. Czy są pytania lub uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Nie widzę, przechodzimy do przegłosowania porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad przekazanego w dokumentacji za pomocą e-sesji? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Brakuje jeszcze głosu Tadeusza Łazowskiego. Jest na szaro podkreślony. Czy radny Tadeusz Łazowski słyszy nas? Czy radny Tadeusz Łazowski nas słyszy? Przepraszam, podpowiem. Tadeusz, dotknij sobie ekranu, podciągnij paluszkiem do góry, pokaże ci się mikrofon i naciśnij mikrofon. Przepraszam. Dobrze, podpowiadam. No, mikrofon mam. A teraz jest. Okay. No tak, tylko głosowanie. Nie wyświetlam, głosowanie przyciskam. A, jest. Okej. Okay. Ale nie było cię słychać jakiś czas. No dobra, zadziałało. Dziękuję. Dziękuję bardzo i ja widzę, że zadziałało. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za 20, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty i przegłosowany i przyjęty jednogłośnie. Zamykam punkt trzeci. Otwieram punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z 30 sesji. Czy są pytania do protokołu z 30 sesji?
Nie widzę. W związku z brakiem pytań i jakichkolwiek uwag stwierdzam, że protokół 30 sesji został przyjęty. Zamykam punkt 4. Otwieram punkt 5. Uchwalenie budżetu powiatu bielskiego na 2021 rok. 5a. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką i uzasadnieniem zarządu. Panie starosto, to pewnie pytanie do pana o odczytanie projektu uchwały. Bardzo, bardzo proszę, panią skarbnik. Aha, okej, okay, dobrze. Panie przewodniczący. Proszę się zgłosić poprzez dyskusję. A pani nie ma dyskusji. A, okej, okay, dobra, pani nie ma dyskusji. Dobrze, bo my mamy sesję, pani nie ma, pani ma tylko dzieci. Proszę bardzo. Przepraszam pani dyrektor, o głos prosi Marian Tomkowicz. Czy radny Marian Tomkowicz, w jakiej sprawie? Panie przewodniczący, jesteśmy po komisjach, bardzo dobrze zapoznaliśmy się z budżetem, żeby odstąpić od czytania budżetu. To jest wniosek formalny. Dziękuję. Wniosek formalny wymaga przegłosowania, o ile rozumiem. Może odczytanie będzie polegało na prostu na takim bardzo skrótowym przedstawieniu, dosłownie paru zdań. To nie chodzi o to, żeby cały czytać. Wobec tego się wycofuję. Dziękuję. Proszę pani dyrektor, pani skarbnik. No tak naprawdę rzeczywiście kolega przewodniczący komisji rewizyjnej ma rację. Jesteśmy po komisjach. Była możliwość i czytania, i zadawania pytań, więc może ewentualnie w skrócie okładkę albo rzeczy najistotniejsze. Ewentualnie pan starosta się jeszcze dołączy. Proszę pani skarbnik. Ja może tylko powiem, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na 2021 rok określa łączną kwotę dochodów w kwocie 144 654 795,40, z tego dochody bieżące w kwocie 119 637 640,39 i dochody majątkowe w kwocie 25 017 155,01. Natomiast kwotę wydatków w kwocie 153 519 445,40, z tego wydatki bieżące w kwocie 118 479 779,89 i wydatki majątkowe 35 039 665,51. A deficyt wynosi 8 864 650 zł. Dziękuję pani skarbnik. Coś mi z tą panią dyrektor. Dziękuję. Czy wszystkim koleżankom i kolegom wystarczy takie odczytanie projektu uchwały budżetowej? Czy ktoś jeszcze chciałby coś zapytać do tego punktu? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 5b. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Proszę bardzo. Pewnie skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w składzie Jolanta Irobi, przewodnicząca, Mirosława Strzemlecka, członek, Adam Bułaszko, członek, uchwałą z dnia 25 listopada 2020 roku pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej powiatu bielskiego na 2021 rok, wnosząc uwagi w uzasadnieniu do uchwały. Dziękuję. Czy jest potrzeba czytania całej opinii obrachunkowej? Czy ktoś chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę. To teraz będzie C, tak? Przepraszam, w dyskusji zgłasza się Marian Tomkowicz. Proszę Marian, kolego radny, udzielam głosu. Tylko też wniosek, żeby my mamy tą opinię, zapoznaliśmy się, żeby właśnie nie czytać dalej, a już przewodniczący przeszedł do, pan przewodniczący przeszedł już do dalszej dyskusji, więc wycofuję swój. Chodziło o to, żeby nie czytać, że to wystarczy. Okej, okay, rozumiem, kolego radny. Dziękuję za wniesioną uwagę. Koleżanki, koledzy radni, do sesji dołącza radny Czesław Pikacz. W związku z tym w sesji od tej chwili uczestniczy 21 radnych. Przechodzimy do punktu 5c. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Zarząd Powiatu w projekcie uchwały.
budżetowej na 2021 rok. Proszę bardzo, pewnie też pani skarbnik odczyta opinię. Skarbnik z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w składzie Jolanta Irowi przewodnicząca, Jarosława Strzemecka członek i Adam Błaszko członek uchwałą z dnia 25 listopada tego roku pozytywnie opiniuje możliwość finansowania deficytów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej powiatu bielskiego na 2021 rok. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania do przedstawionej opinii? Oczywiście w wydaniu skrótowym, tak jak radny Tomkowicz poprosił, a państwo przez aklamację zgodziliście się na to? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 5d. Odczytanie opinii Komisji Stałych o projekcie budżetu. Koleżanki, koledzy, panowie, państwo przewodniczący Komisji Stałych, mam propozycję, żebym to ja dzisiaj przeczytał, chyba że będziecie chcieli jako przewodniczący odczytać komisję, opinię komisji, ze względu po prostu nawet i że jest zdalna sesja i żeby szybciej uporządkować naszą sesję. Czy koledzy i koleżanki przewodniczący zgadzają się na takie przedstawienie opinii? Tak. Dziękuję bardzo. Usłyszałem kilkukrotne tak, a nie razu nie, więc pozwólcie, że przeczytam w skrócie opinię. Uprzejmie informuję, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2020 roku zapoznała się z opiniami Komisji Stałych Rady Powiatu dotyczących uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na 2021 rok oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2021-2032. I tak, komisja rewizyjna, opinia pozytywna, komisja skarg wniosków i petycji pozytywna opinia, Komisja Spraw Społecznych pozytywna opinia, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywna opinia, Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury pozytywna opinia, Komisja Samorządowa i Spraw Radnych pozytywna opinia, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywna opinia. Komisja Budżetu i Finansów nie wniosła poprawek i zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na 2021 rok oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2021-2032. W dniu 28 grudnia 2020 roku Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na 2021 wraz z autopoprawką zarządu powiatu oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2021-2032 wraz z autopoprawką zarządu powiatu. Czy wystarczy takie przedstawienie opinii, panowie i państwo przewodniczący? Tak, zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Usłyszałem wszystkie głosy na tak. Przechodzimy do punktu 5e. Odczytanie stanowiska zarządu powiatu w sprawie opinii. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jako przewodniczący zarządu powiatu pragnę poinformować, że opracowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032 wymagało ze strony służb finansowych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, Komisji Stałych Rady Powiatu oraz Zarządu wielkiego wysiłku pracy, szczególnie w tak ciężkim okresie, w jakim teraz znaleźliśmy się, a mianowicie przedłożone plany jednostkowe oraz projekty budżetu opiewały na kwotę 168 milionów złotych. Biorąc jednak pod uwagę ograniczone dochody budżetowe i wymogi nałożone ustawą o finansach publicznych, spowodowało to konieczność ograniczenia wydatków do kwoty 153,5 miliona złotych. Zatem nie uwzględniono w projekcie budżetu wszystkich potrzeb zgłoszonych przez jednostki, a zwłaszcza wydatków na remonty bieżące. Wielkości zabezpieczone w budżecie zapewniają jednak ciągłość funkcjonowania wszystkich jednostek. Ponadto kierowano się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
i założeniem współfinansowania zadań bieżących i majątkowych dofinansowaniem zewnętrznym. Podczas debaty nad budżetem 2021 zgodnie z obowiązującą procedurą i przepisami w tej sprawie wszystkie komisje stałe Rady Powiatu dokonały analizy projektów uchwał budżetu i wieloletniej prognozy finansowej przedłożonych przez Zarząd Powiatu i podjęły następujące ustalenia. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki nie wniosła uwag do projektu. Komisja Spraw Społecznych nie wniosła uwag do projektów uchwały budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do projektu uchwały budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego nie wniosła uwag do projektu uchwały budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury nie wniosła uwag do projektu uchwały budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Komisja Samorządowa i Spraw Radnych nie wniosła uwag do projektu uchwały budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z projektami uchwał budżetu i wieloletniej prognozy finansowej przedstawiła formalny wniosek o zmianę zadania inwestycyjnego pod nazwą opracowanie dokumentacji na budowę drogi nr 1075L Chuszcza Wólka Kościeniewicka na zadanie pod nazwą opracowanie dokumentacji na budowę drogi nr 1077L Studzianka Koszoły i wszystkie te komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone projekty uchwał. Jednego radnego nie było. Komisja Budżetu i Finansów również nie wniosła uwag do projektu uchwały budżetu i wieloletniej prognozy finansowej i również pozytywnie zaopiniowała przedłożone projekty uchwał. Zarząd Powiatu po uzyskaniu opinii od wszystkich komisji stałych Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i Finansów, w składzie której znaleźli się również przewodniczący poszczególnych komisji, zapoznał się oraz pozytywnie zaopiniował projekty uchwał budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok oraz podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032. Przedłożony do uchwalenia projekt budżetu na 2021 rok zakłada dochody w wysokości 144 654 795 zł i 40 groszy. Wydatki w wysokości 153 519 000 zł, 445 zł i 40 groszy. Z tego wydatki bieżące 118 479 779 zł i 89 groszy. Wydatki majątkowe 35 039 665 zł i 51 groszy. Deficyt 8 864 650 zł. Chciałbym Państwa poinformować, że powiat nie ma w chwili obecnej do spłaty kredytów starszych niż zaciągnięte w 2016 roku. Rozchody budżetu obejmują spłatę rat kapitałowych kredytów założonych w wysokości 4 235 350 zł. Miło mi przekazać, że kolejny raz przygotowany został projekt budżetu inwestycyjnego, rozwojowego. Z satysfakcją pragnę powiedzieć, że w opracowanym projekcie budżetu znalazły się zadania inwestycyjne służące mieszkańcom powiatu w wielu dziedzinach, poprawiające przede wszystkim infrastrukturę drogową poprzez realizację takich zadań jak przebudowa drogi powiatowej nr 1051L Zalesie Chotyłów Piszczac Sztuczna Słowotycze, odcinek od drogi krajowej nr 2 do granicy gminy. To jest kwota 2 967 347 zł i 62 grosze.
Przebudowa drogi powiatowej numer 1006 Olszanka, granice województwa Kożuszki-Krzewica, odcinek od drogi krajowej numer 2 Kożuszki oraz droga numer 1007L Pruchenki, granice województwa Kożuszki, granice województwa Mostów-Huszy. Kwota 4 184 442 zł i 78 groszy. Kolejne zadanie. Przebudowa drogi powiatowej numer 1093L Romanów-Motwica, odcinek Czeputka-Motwica. Kwota 5 684 273 zł. Przebudowa drogi numer 1031L, droga wojewódzka 811, Janów Podlaski, odcinek Osówka-Klonownica. Kwota 4 993 236 zł i 11 groszy. Kolejne zadanie. Przebudowa drogi powiatowej numer 1072L Łomazy, Kolembrody, Wiski. Kwota 3 394 542 zł i 20 groszy. Przebudowa drogi powiatowej numer 1022L Cicibór-Leśna-Podlaska, granica województwa Kornica, odcinek Witulin-Leśna-Podlaska do cmentarza. Kwota 3 642 408 zł i 11 groszy. Kolejne zadanie. Przebudowa drogi i budowa ronda numer 1142L Międzyrzec-Podlaski, ulica Łosicka. 1 200 000. Przebudowa drogi numer 1020L w miejscowości Terebela. Kwota 500 000 zł. Kolejne zadanie. Opracowanie dokumentacji i budowa drogi numer 1033L w miejscowości Woroblin. Kwota 400 000 zł. Kolejne zadanie. Przebudowa mostu numer 1027L przepust w miejscowości Gnojno. Kwota 400 000 zł. Kolejne zadanie. Budowa chodnika numer 1071L w miejscowości Ortel Królewski II. Kwota 30 000 zł. Kolejne zadanie. Budowa chodnika numer 1051L w miejscowości Piszczac, ulica Młynarska. 20 000 zł. Budowa chodnika numer 1008L w miejscowości Rogoźnica. Kwota 300 000 zł. Budowa chodnika przy drodze numer 1145L Międzyrzec-Podlaski, ulica 3 Maja, 70 000 zł. Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przy drodze numer 1114L Most w miejscowości Dołucha na kanale Drelowskim, kwota 100 000 zł. Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu numer 1020L w miejscowości Terebela, 30 000 zł. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi powiatowej numer 1077L Strzydzianka Koszoły. Kwota 70 000 zł. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 1041L odcinek Nowosiłki. Kwota 60 000 zł. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi numer 1068L odcinek Ortel Królewski Kościeniewicze Wyczółki, 40 000 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej numer 1068L wraz z ściągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Czosnówka, kwota 100 000 zł. Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na drodze numer 1067L Kłoda Duża Perkowice, 60 000 zł. Planowane są również inwestycje dotyczące modernizacji siedziby Starostwa Powiatowego Białej Podlaskiej, jak również inwestycje dotyczące szkół, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. W planie 2021 roku zabezpieczono także środki na unowocześnienie sprzętu użytkowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych. Nie można nie wspomnieć również o środkach, które powiat planuje przekazać w formie dotacji celowych na doposażenie szpitala powiatowego w Międzyrzecu, a mianowicie wykonanie windy w budynku przy ulicy Wiejskiej, kwota 400 000 zł. I tutaj środki te pochodzą z funduszu
rozwoju inwestycji lokalnych. Kolejne zadanie, wykonanie wentylacji, klimatyzacji budynku, bloku diagnostyczno-operacyjnego, kwota 190 tysięcy złotych. Czy zakup zmywarko wyparzarki za kwotę 40 tysięcy złotych. Powiat wspiera również inwestycje realizowane w Muzeum w Romanowie, planując dotację celową na realizację projektu pod nazwą Centrum Aktywności Kulturalnej w Halasach i Oficyna Kraszewskich w Romanowie jako innowacyjna infrastruktura do prezentacji dziedzictwa kulturowego w kwocie 123 806 zł. W budżecie na 2021 rok ponad 78% wydatków inwestycyjnych stanowią inwestycje drogowe, które wynoszą łącznie 27 366 252 zł i 82 grosze. Łącznie na inwestycje z inwestycjami drogowymi powiat wyda blisko 33 miliony złotych. Będą one realizowane przy udziale środków zewnętrznych, to jest głównie Funduszu Dróg Samorządowych oraz pomocy finansowej gmin. Nie można w tym miejscu nie podziękować wójtom gmin za współpracę przy realizacji tych zadań. Pokazuje to wymierny sposób zaangażowania na rzecz poprawy życia mieszkańców naszego powiatu. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przed chwilą została przedstawiona informacja zarządu dotycząca projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej. Uważam, że budżet skonstruowany został na miarę możliwości finansowych powiatu. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy pozostają usatysfakcjonowani ostatecznym kształtem budżetu. Jednak sądzę, że odpowiedzialność za kondycję finansową powiatu leży nam wszystkim na uwadze i na sercu. Proszę więc o przyjęcie projektów uchwał i bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panie Starosto za odczytanie stanowiska zarządu. Przechodzimy do punktu 5f. Debata nad projektem uchwały budżetowej. Proszę bardzo o zgłaszanie się. O głos prosi wicestarosta Janusz Kulimowski. Proszę bardzo, Panie Starosto. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przed chwilą uzyskaliśmy informację o stanowisku zarządu. Myślę, że w wielu przypadkach i w wielu naszych wspólnych oczekiwaniach ten budżet i to stanowisko zawiera nasze oczekiwania i nasze możliwości. Budżet powiatu stworzony jest inwestycyjny, jest prorozwojowy. Cieszymy się z tego powodu, że udało utrzymać się tym inwestycji na prawie 34 milionów złotych. Jest to bardzo duży wysiłek dla naszego powiatu. Jednak rozwój wymaga tych inwestycji, a zrównoważony rozwój, to znaczy, że wszystkie rejony naszego powiatu mają dostęp, mają możliwość uczestniczenia w tym podziale tych inwestycji, jest tylko potwierdzeniem tego, że ten budżet jest dobrze konstruowany. Cieszy nas, że pomimo pandemii COVID-19 utrzymane zostały, a nawet nieznacznie zwiększyły się dochody naszego powiatu z PIT-u, z CIT-u. To jest pozytywne. Z tego powodu wypada się cieszyć. Martwi nas jednocześnie trochę to, iż w sposób znaczący wzrasta nasze zadłużenie. Ale dopóki inwestycje przewyższają zadłużenie, to możemy to przyjąć z zrozumieniem. Patrząc na ten budżet, analizując jego konstrukcję, jednocześnie chcemy podziękować służbom finansowym za ciężką i dobrą pracę,
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości poprze tą projekt uchwały budżetowej. Dziękuję. Dziękuję, panie starosto. Dziękuję, panie starosto. Do głosu zgłasza się radny Andrzej Miroń, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, kolega radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. W imieniu Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe przede wszystkim pragnę złożyć serdeczne podziękowanie dla zarządu powiatu, dyrektorów wydziałów starostwa oraz jednostek organizacyjnych starostwa za trud włożony w opracowanie w naszej ocenie odpowiedzialnego projektu budżetu powiatu bialskiego na 2021 rok. Cieszą zaplanowane środki finansowe na działania inwestycyjne skierowane do różnych części powiatu, w tym budowy i przebudowy dróg i mostów 10 zadań, budowy chodników 4 zadania, jak również opracowanie dokumentacji technicznych na zadania, które będą realizowane w latach następnych. I tutaj 7 takich zadań. Docenić należy również krok związany z wykonaniem projektu przebudowy zakupionego przez powiat bialski budynku przy ulicy Brzeskiej 41 oraz z działaniami modernizacyjnymi, które będą realizowane w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Podkreślić również należy zaplanowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników starostwa oraz pracowników poległych starostwu jednostek, jak również zaplanowany wzrost pól środków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Wysoka Rado, w nawiązaniu do powyższego Klub Radnych Porozumienie Samorządowe jest za przyjęciem zaproponowanego projektu budżetu powiatu bialskiego na 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję koledze radnemu. Do dyskusji zgłasza się wiceprzewodniczący Rady Tomasz Brina, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, kolego radny. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Oczywiście, tak jak pan wicestarosta Janusz Kulimowski powiedział, za tym budżetem, za projektem tego budżetu będę głosował na tak. Natomiast miałbym takie pewne uwagi, może na rok kolejny, na rok 2022, jak będziemy budowali budżet. Chciałbym się skupić tutaj na inwestycjach drogowych. Otóż według mojej oceny, a jeżdżę po naszym powiecie dosyć sporo, nie wszystkie drogi wymagają takiej przebudowy czy takiego remontu. Komunikat, że tutaj Marek Uściński nie działa u niego. Na przyszły rok, a inne drogi o wiele gorszym stanie nawierzchniowym są pomijane. Ale no, to mamy myślę, że nie działa, wiesz, przez komunikat. Budżety zostały naprawione. Natomiast mam tutaj pytanie, ponieważ czytając budżet na przyszły rok, zastanowiła mnie kwota 1 400 000 zł jako dotacja do liceum w Teresporu. Pamiętam, że w poprzedniej kadencji niektórzy z nas radnych próbowaliśmy to obronić, żebyśmy nie wyzbywali się tego majątku z rąk powiatu, żeby jednak ta szkoła była i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ to ta szkoła miała swoje historyczne umotywowania. No ale to już Państwo sobie nie wnikajmy. Teraz proszę, aby ktoś mi powiedział, pan starosta zapewne, dlaczego my jako powiat bialski mamy darować w formie dotacji 1 400 000 zł na nienaszczą szkołę. To jest liceum prywatne. Panie starosto, proszę mnie tutaj uświadomić, może jestem w błędzie, może czegoś nie zrozumiałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pan starosta się zgłasza do dyskusji? Pan starosta się zgłasza do dyskusji. Udzielam głosu panu staroście. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Dotacje, które trafiają do liceum, to są środki, które trafiają z ministerstwa.
i my jesteśmy jakby pośrednikiem, którzy tą dotację przekazują dalej. Ale tutaj bardzo proszę o szczegóły panią dyrektor Barbarę Kociubińską, która już odpowie panu radnemu bardziej szczegółowo na ten temat. Dziękuję. Dziękuję panie starosto. Proszę pani dyrektor Barbarę Kociubińską-Kozę. Szanowna radna, panie przewodniczący, ja chciałabym powiedzieć tylko tyle, tak jak powiedział pan starosta, my jesteśmy pośrednikiem tylko i wyłącznie w przekazywaniu subwencji oświatowej, która jest naliczana za pomocą metryczki i my te pieniądze przekazujemy tylko i wyłącznie. Także to, co dostajemy z ministerstwa, no takie jest prawo, że poprzez powiat, poprzez organ są przekazywane pieniążki do liceum. To znowu się pojawia. Ministerstwo działa. Przekazuje do nas, a my przekazujemy na jednostkę. Także jesteśmy tylko pośrednikiem. A taka kwota wychodzi po prostu z naliczeń. Z metryczki, która jest co rok. Dobrze, dziękuję za wytłumaczenie. Dziękuję pani dyrektor. Do dyskusji zgłasza się jeszcze wicestarosta Janusz Kulimowski. Proszę bardzo, panie starosto. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowna rado, po prostu jest to jak gdyby zadanie powiatu i dlatego też my jesteśmy tak rozpocznikowo, bo ministerstwo przekazuje nam środki, a my przekazujemy je do szkoły. A że to jest zadanie powiatu, więc dlatego ministerstwo przekazuje te pieniądze do nas, do powiatu. Dziękuję. Dziękuję panie starosto. Wszystkie głosy w dyskusji zostały już wykorzystane. Wszyscy radni, którzy chcieli, zabrali głos. Przechodzimy do punktu 5G. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego za autopoprawką zarządu powiatu, druk nr 226. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 226, proszę przycisnąć przycisk za. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czekamy jeszcze na głos radnego Emila Boguckiego. Nie opowiedział się za żadną z możliwości. Czy radny Emil Bogucki nas słyszy? Radny Emil Bogucki, czy słyszy nas? W ogóle nie widać jego inicjałów na monitorze, prawda? Być może się wycofał, bo nie ma jego połączenia z nim. Poczekajmy jeszcze minutkę, wykonujemy telefon do radnego. Być może opuścił sesję, bo nawet nie ma go w zakładkach. Szanowni państwo, nie mamy możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z radnym Emilem Boguckim. Widać, że opuścił obrady sesji. Tak pokazuje tutaj nam wyświetlenie elektroniczne. Więc przechodzę do odczytania. W głosowaniu wzięło udział 20 osób. 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymuje się. Stwierdzam, że Rada
Powiatu przyjęła uchwałę zgodnie z drukiem 226. Gratuluję panie starosto, gratuluję zarządowi, gratuluję koleżankom i kolegom radnym, nam wszystkim za bardzo dobry budżet, za jednogłośną opinię, którą wyraziliśmy w naszym głosowaniu. Zamykam punkty. Przepraszam, idzie z opóźnieniem wszystko. Zgłaszam do dyskusji starosta Mariusz Filipiuk. Proszę bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję, szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu zarządu chciałem bardzo serdecznie podziękować państwu za podjęcie tej uchwały, za zrozumienie. Zapewniam, że jako przewodniczący zarządu i cały zarząd powiatu będziemy starali się tak tą uchwałę realizować, aby wszyscy nasi radni i nasi mieszkańcy byli usatysfakcjonowani. To bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panie starosto i jeszcze raz gratulacje proszę przyjąć na pana ręce. Dziękuję. Dla całego zarządu i Rady Powiatu, dla nas wszystkich. Dziękuję. Po kłopotach technicznych widać, że powrócił na nasze obrady radny Emil Bogucki, którego witamy powtórnie. Zamykam punkt 5, otwieram punkt 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 6a. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w projekcie wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo pani skarbnik o przeczytanie opinii. Szanowni państwo, skład atakujący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie uchwałą z dnia 25 listopada 2020 roku pozytywnie opiniuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2021-2032. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6b. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2021-2032. Za to poprawką zarządu powiatu. Druk numer 227. Chciałbym tylko poinformować Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji stałych. Czy jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 227? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Brakuje nam głosu radnego Jaszczuka Łukasza, Łazowskiego Tadeusza i Uścińskiego Marka. Jaszczuk Łukasz już jest. Radny Tadeusz Łazowski, radny Marek Uściński. Brakuje waszych głosów. Czy koledzy radni mnie słyszą? Łazowski Tadeusz oddał głos. Brakuje jeszcze radnego Marka Uścińskiego. Czy radny Marek Uściński słyszy mnie? Proszę telefon. Dzwonimy do radnego Marka Uścińskiego. Być może jakieś kłopoty techniczne, bo przed chwilą w poprzedniej uchwale brał udział w głosowaniu. Dołączy do nas pan Emil Bogucki, który również wziął udział w tym głosowaniu. Więc myślimy, że jakieś są kłopoty pana Marka. Jest. Dziękujemy za oddanie głosu radnemu Uścińskiemu. Szanowni państwo, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 6, otwieram punkt 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwały w sprawach. 7a. Rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imieniem generała Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, druk numer 228. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Szanowni Państwo, tylko z obowiązku dla wszystkich osób, które będą chciały wziąć udział w dyskusji ewentualnej. Chciałbym tylko poinformować, że obowiązują przepisy RODO i z wiedzy, którą radni otrzymali podczas szkolenia, które odbyło się kilka miesięcy temu i ja oczywiście też, ale może nie wszyscy skorzystali z tego, wynika jednoznacznie, żebyśmy nie używali personalnie imion i nazwisk osób trzecich. My, osoby publiczne, używamy tych nazwisk na to, żeśmy się zdecydowali. Natomiast skarga skierowana była do Rady, rozpatrywana natomiast przez komisję. Tam na komisji, która nie jest transmitowana, można było używać nazwisk, imion osób, do których ta skarga dotyczyła, które brały udział w rozpatrywaniu, prawda, całego procesu. I dla mieszkańców, dla mediów, dla osób trzecich, osoba, która skarży, którą dotyczy skarga, będziemy nazywali, proponuję mieszkańcem powiatu bialskiego. Myślę, że wystarczy, bo nie chodzi tu o personalny, ale o cały tok legislacji i rozpatrzenia skargi. Także proszę bardzo, czy są pytania do projektu uchwały w punkcie 7a, druk numer 228. Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 228, proszę przycisnąć przycisk za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Aha, pan Emil Bogucki się rozłączył, więc go nie ma. Nie, już się połączył. Brakuje jeszcze głosu radnej Elżbiety Iwaniuk. Mhm. Czy koleżanka radna nas słyszy? Był głos. Koleżanki radnej, w głosowaniu wzięło udział 21 osób, 19 za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymało się. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę zgodnie z drukiem 228. Przechodzimy do punktu 7b. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych użyteczności publicznej w 2021 roku, druk numer 229. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Do dyskusji zgłasza się radny Daniel Drakan, który udzielam głosu. Proszę bardzo, kolego radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja tak jak właśnie na Komisji Budżetu, kiedy była opiniowana ta uchwała, chciałbym przede wszystkim właśnie powiedzieć, że z roku na rok mam już coraz pewniejszą wiedzę, jak to wygląda. Te kursy są dobierane z większą przejrzystością. Tak naprawdę faktycznie współrealizują te skromne możliwości, na jakie pozwala ten program w powiecie bialskim. Ponieważ to, co warto podkreślić, to nie to, że my nie chcemy tworzyć tych nowych połączeń autobusowych, tylko problemem jest to, że program jest słabo dostosowany do powiatów ziemskich, takich obwarzankowych wokół dużych miast. Ponieważ znam przykłady powiatów, gdzie się świetnie program sprawdza. Widzę po kilkanaście tych połączeń autobusowych, użyteczności publicznych. Jednak są to wszystko powiaty ziemskie, zawierające w swoim centrum miasto, będące stolicą powiatów. Natomiast podobne problemy mają wszystkie powiaty ziemskie. Czy to powiat lubelski, czy to powiat chełmski, czy to powiat zamojski, tam ta liczba tych połączeń jest ograniczona. Niestety koncentruje się tylko wokół głównych ośrodków miejskich danego powiatu. Dobrze, że daliśmy szansę niektórym propozycjom składanym w poprzednim roku,
Co prawda jest mi bardzo smutno, że nie będzie już realizowane połączenie z gminy Sosnówka, z miejscowością Wisznice. Natomiast tam zarówno mieszkańcy, jak i sami samorządowcy zobaczyli, że przy takim obłożeniu, przy takiej ilości korzystających z osób nie ma sensu pompowanie w tego pieniędzy samorządowych i trzeba szukać jakichś innych rozwiązań. Nawiązując do tego, co było powiedziane na komisji, ja bym tylko chciał właśnie zwrócić uwagę, żeby przy dyskusjach kolejnych, ponieważ pan dyrektor powiedział, że pierwsze wnioski na temat planu na rok 2022 już będzie trzeba składać w okolicach czerwca, warto, żeby zwrócić uwagę na większą promocję. Nie tylko poinformować media o możliwości składania propozycji dla nowych linii użyteczności publicznej, ale warto też wyjść do dziennikarzy, zrobić konferencję prasową. Niech to będzie taki impuls dla mieszkańców, dla lokalnej społeczności, że my takimi sprawami się interesujemy. Jeżeli będzie faktyczne zainteresowanie, to będziemy robić wszystko, żeby odpowiednie linie użyteczności publicznej na terenie powiatu bielskiego stworzyć. Innym zupełnie zgoła problemem, o którym mówiliśmy już jakiś czas temu, jest to, że tak naprawdę w sytuacji naszego powiatu wykluczenie komunikacyjne dotyczy może nie samych na przykład miejscowości będącymi stolicami gmin, bo te mają akurat dobre połączenia z większości, mają dobre połączenia z Białopodlaską, to jest dla nas tak naprawdę centrum administracyjno-biznesowo-społecznym dla powiatu bielskiego i przez to, że leży poza terenem powiatu bielskiego, wymaga objęcia realizacją takiej linii użyteczności publicznej przez Urząd Marszałkowski, ponieważ tak naprawdę miejscowości z terenu naszego powiatu i z miasta Białopodlaska to są dwa różne powiaty, o czym często mieszkańcy sobie nie zdają sprawy. I tutaj kiedyś się rozmawialiśmy, że na pewno Urząd Marszałkowski te miejscowości będzie się starał połączyć z Białopodlaską. Natomiast w praktyce widać, że tak naprawdę tymi sprawami nie interesuje. Mieszkańcy wielu miejscowości w naszym powiecie, oni przede wszystkim potrzebują lepszego połączenia, skomunikowania z miastem Białopodlaska i o to też warto apelować i o tym rozmawiać z Urzędem Marszałkowskim, żeby zwrócił na ten problem uwagę, ponieważ tak naprawdę to jest główny problem komunikacyjny, powodujący problemy z dostaniem się czy do lekarza, czy do pracy dla mieszkańców powiatu bielskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. Na Komisji Budżetu i Finansów wywiązała się dyskusja między mną w zasadzie a radnym Tomkowiczem, który poprosił mnie, żebym publicznie po raz wtóry powiedział, co uważam na ten temat. Tak, użyłem słów, że do ostatniej kropli krwi jestem przekonany o tym, że realizacja tej uchwały, moim zdaniem uchwały realizowanej na podstawie bardzo niedoskonałej, a wręcz ułomnej ustawy przyjętej przez Sejm jest jak najbardziej niezasadna. W świetle wielu wyzwań, które przed nami finansowymi, widzimy kłopoty ze szpitalem, kłopoty z funduszem dróg, funduszem inwestycji lokalnych. Robimy coś, co i tak, mam nadzieję, naturalną śmiercią upada. Coraz mniej gmin chce się w ten program wiązać. Oczywiście mam świadomość tego, że ten rok 2020 i 2021, ogromna niepewność związana z COVID, z funkcjonowaniem szkół przede wszystkim, ale niewiele osób z tego korzystało, także nie jest to wymówka. Obiecałem koledze radnemu, słowa dotrzymuję. Chciałbym, żeby mnie po prostu tutaj nie przypominał, że jestem niesłowny. Także dziękuję bardzo. O głos prosi ad vocem wicestarosta Janusz Kulimowski, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, panie starosto. Panie starosto. Tak, tak, już. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tak, słuchając pana radnego Dragana, zastanawiałem się, o co chodzi. Bo najpierw mówi, że to nie bardzo, później mówi, że to należałoby. Cieszę się bardzo, że w końcowym efekcie wybrzmiało, że warto. I ja chcę powiedzieć tyle. My jako powiat
W tym programie uczestniczymy ze względu na to, że takie zapotrzebowanie było zgłaszane przez mieszkańców, czego dowodem są liczne rozmowy z mieszkańcami takich miejscowości około Janowa, z mieszkańcami Kodnia. I to jest rzeczywiście dla nich potrzebne i ważne, ale oprócz tego także z samorządowcami. Samorządowcy Terpola, Kodnia, Janowa, Międzyrzeca, są zainteresowani tym, aby te wykluczenia komunikacyjne likwidować. I tak staramy się to uczynić. Tak staramy się to, żeby te wykluczenia jak gdyby były likwidowane. Co do tego, czy część samorządowców mówi, że nie chce realizować, nie chce w tym współuczestniczyć, takie ich prawo. Oni reprezentują swoich mieszkańców i jeśli mieszkańców jest taka wola, to dobrze, a jeśli wola jest mieszkańców trochę inna, to myślę, że zostaną docenieni w odpowiednim czasie. Czy co do porozumień, mówimy o połączeniach z Białą Podlaską. Rzeczywiście jest wymagane między powiatami porozumienie, ale wszyscy przewoźnicy, którzy realizują dla nas to świadczenie, dają sobie radę. Oni wszyscy mają podpisaną umowę, oni wszyscy wjeżdżają do Białej, nie kończą swojego kursu gdzieś przed Białą Podlaską, tylko wjeżdżają do miasta naszego centralnego. Więc tutaj tego zagrożenia nie ma. W zasadzie to nie łamią, bo... Czy pan marszałek realizuje część połączeń? Na pewno jest wiele takich połączeń, które nawet sobie nie zdajemy sprawy, że one są współfinansowane przez pana marszałka. Jest trudno tworzyć połączenia autobusowe, gdy nie ma przewoźnika, gdzie nie ma woli wśród mieszkańców i samorządowców. My przyjęliśmy jako powiat takie założenie, że chcemy, aby to było realizowane wspólnie z samorządowcami i żeby to było na rzecz naszych mieszkańców. Inną kwestią jest to, że w tej dobie pandemii nawet, to może nie tak, nie jest to w 100% prawdziwe, ale na pewno chcemy, aby wesprzeć również przedsiębiorców, przewoźników, którzy mają ciężki okres, o których już wszyscy wiemy i o którym wielokrotnie żeśmy rozmawiali. Nasze środki są tak może nieduże, bo nie minimalne, ale nieduże, że warto, aby te połączenia utrzymać i warto za tą uchwałą głosować. Dziękuję. Dziękuję panu staroście. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Nikt się nie zgłasza. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 229? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Brakuje głosu jeszcze radnego Pikacza Czesława. Czy radny Pikacz słyszy nas? Słyszę, problemy mam tutaj małe. Dobrze, czekamy, kolego radny. Nie pojawiła mi się witrynka z głosowaniami. Niech naciśnie głosowanie. Trzeba nacisnąć zakładkę głosowanie. Z lewej strony, taką największą, najszerszą. Już mogę zaraz. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 19 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymuje. Stwierdzam, że
Rada uchwałę podjęła większością głosów. Przechodzimy do punktu 7c. Przyjęcie apelu w sprawie sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Druk numer 230. Informuję Wysoką... Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę, do głosu zgłasza się radny Daniel Dragan. Udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj właśnie odnośnie tej uchwały, tak naprawdę to kolejny raz pokazuje, że problem szpitala w Międzyrzecu Podlaskim staje się tak naprawdę największym wyzwaniem dla samorządu naszego powiatowego w tej kadencji. I podkreślmy sobie to jasno, po raz kolejny widać, że nie jest to wina, czy na przykład złego zarządzania, czy to przez dyrekcję szpitala, czy to przez zarząd powiatu, tylko niskiej wyceny świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak naprawdę to, co robi NFZ, właśnie proponując wycenę kontraktu na rok 2021 na podstawie realizacji kontraktu w roku 2020, to jest tak naprawdę zażynanie lokalnej służby zdrowia, takich właśnie szpitali powiatowych jak w Międzyrzecu Podlaskim. My już jako radni porozumienia samorządowego na wcześniejszych sesjach mówiliśmy o tym, że pomoże rzutować na proponowany kontrakt w roku 2021 i tak naprawdę niestety to się sprawdziło. Wtedy mieliśmy zapewnienie, że administracja rządowa na pewno kontroluje tą sytuację, na to bierze ją pod uwagę, że da nam możliwości wykonania tego kontraktu, ale niestety nie przełożyło się to na wysokość kontraktu w roku 2021 roku. I znowu mamy taką sytuację, że kolejne problemy szpitala powodują coraz gorszą jego sytuację, a w konsekwencji mogą powodować problemy dla całego samorządu powiatu bielskiego. Inną i drugą kwestią jest kwestia zakładu opiekuńczo-lekarskiego w Łuskach, który powiat zainwestował bardzo dużo środków, który miał być tak naprawdę perełką, miał poprawić sytuację finansową szpitala, a okazuje się, że w tej nowej covidowej rzeczywistości on staje się dla nas, że tak powiem, znowu kolejnym obciążeniem. Nie może być takiej sytuacji, i to jest właśnie akurat najbardziej w tym bolące, że jeżeli mamy możliwości, mamy nowoczesny obiekt, mamy fachową kadrę i potencjał na 87 łóżek, a wykorzystywanych jest zaledwie kilkadziesiąt. Nie może być takiej sytuacji, że pracujemy na 30% naszego potencjału, tym bardziej, że zainteresowanie i chęci ze strony, potrzeby ze strony pacjentów, mieszkańców naszego powiatu bielskiego w tym zakresie są ogromne. Szkoda, że ta realna rzeczywistość służby zdrowia tutaj na poziomie lokalnym, ona wygląda zupełnie inaczej niż na konferencjach prasowych pokazywanych w telewizji. Tam się mówi, że idą coraz większe środki na ochronę zdrowia, a te środki przy dotarciu do takich placówek jak szpital w Międzyrzecu Podlaskim, one tak naprawdę gdzieś giną. Nie dość, że mamy większe wydatki związane z zapewnieniem należytej ochrony w dobie pandemii koronawirusa, to jeszcze dostajemy ten kontrakt niższy. Cieszę się, że ta sytuacja od ostatniej Komisji Spraw Społecznych trochę się poprawiła, natomiast tu jest wyraźny problem, że dalej sytuacja jest nierozwiązana i mamy tak naprawdę ostatni dzwonek do podjęcia zdecydowanych działań, tym bardziej, że sytuacja nie dotyczy tylko szpitali w Międzyrzecu Podlaskim, ale bardzo wielu szpitali powiatowych w całej Polsce. I taka nasza aktywność nie tylko na forum naszej Rady Powiatu, ale w przypadku innych samorządów, ona powinna dać wyraźny sygnał przedstawicielom Narodowego Funduszu Zdrowia, że ta sytuacja nie jest normalna, ta sytuacja nie jest dobra i będzie tylko prowadzić tylko do pogłębiania się problemów służby zdrowia na tym poziomie lokalnym, tym najniższym, często w tych małych, oddalonych od dużych ośrodków miejskich miejscowościach, więc trzeba na ten problem zwrócić szczególną uwagę. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję koledze wiceprzewodniczącemu.
Więcej głosów dyskusji nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 230? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 0 przeciw, 0 się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7d. Określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Druk numer 231. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Do dyskusji zgłasza się radny Marek Kościński, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, kolego radny. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie mi głosu. No i zapoznałem się z treścią tej uchwały, także zapoznałem się z uzasadnieniem i mam kilka pytań, które chciałbym tutaj przed głosowaniem zadać. Wszyscy pamiętamy na ostatniej sesji, która miała miejsce 2 tygodnie temu, ciekawą dyskusję właśnie na temat szpitala w Międzyrzecu i na temat doposażenia, wyposażenia tego szpitala w różnego rodzaju akcesoria, tak to ogólnie nazwę. I tutaj dzisiaj podejmujemy właśnie uchwałę dotyczącą określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania i oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych właśnie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Jak wyciągam wnioski z treści materiału, który otrzymałem, autorami tego dokumentu są pani dyrektor, a także pracownica Wydziału Spraw Społecznych. Moje pytanie jest następujące. Mówicie tutaj Państwo o konsultacjach społecznych, które zostały przeprowadzone i że w wyniku tych konsultacji nie uzyskano żadnych głosów, które byłyby możliwe do wykorzystania, do zasięgnięcia refleksji na temat tego, co tam by było. Natomiast mi brakuje takiej rzeczy. Brakuje mi jednej rzeczy, która moim zdaniem jest kluczowa w całej tej sprawie. Otóż mamy organy, mamy dyrektora, mamy Radę Społeczną i w tym dokumencie, konkretnie w uzasadnieniu, nie ma wzmianki o tym, że pan dyrektor szpitala, a także Rada Społeczna taki dokument widziały, że te dwa organy w ogóle tym dokumentem się zajmowały. Także moim zdaniem ten materiał być może, że jest potrzebny i dobry w takim kształcie, ale na pewno wymaga uzupełnienia o zajęcie stanowiska przez te dwa organy, przez te dwa różne podmioty, które w pewnym sensie dyrektor, pan dyrektor wprost, natomiast Rada Społeczna poprzez opiniowanie pewnych działań będą wykorzystywały. I tego brakuje mi i uważam, że to jest bardzo poważna wada w całej tej uchwale. Prosiłbym o jakąś sensowną odpowiedź, wypowiedź, no nie wiem jak to nazwać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu koledze radnemu. Kto z Państwa chce udzielić głosu, udzielić odpowiedzi na pytanie radnego Osińskiego? Pani dyrektor spraw społecznych czy pan dyrektor szpitala? Proszę bardzo. Dzień dobry, jeśli można, ja dwa słowa. Pan dyrektor, tak? Rozumiem, bo nie widzę. Dobrze, proszę panie dyrektorze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, korzystając z możliwości i okazji, chciałbym przede wszystkim podziękować za ujęcie w budżecie powiatu wsparcia dotyczącego szpitala w Międzyrzecu.
i ważnych inwestycji, które musimy przeprowadzić, a które będą niewątpliwie z korzyścią dla naszych pacjentów, bo to jest bardzo ważna sprawa. Ale to tak tylko korzystając z okazji. Natomiast jakby odpowiadając panu radnemu, w całym procesie przygotowywania tego dokumentu, my jako szpital uczestniczyliśmy i tutaj była współpraca pomiędzy radcą prawnym szpitala i radcą prawnym starostwa powiatowego, tak żeby wszelkie możliwe konfiguracje pewnych rzeczy uwzględnić i tak żeby na przyszłość nie było takich sytuacji, jak ze słyszenia wiem, dotyczących na przykład kwestii darowizny czy przekazania jakiegoś sprzętu medycznego. W obecnej chwili, w związku z zaprzestaniem funkcjonowania oddziału położniczego, mamy sprzęt z Fundacji Jurka Owsiaka, który powinniśmy zwrócić, a który nie jesteśmy w stanie wykorzystać. Jakby brak takiego dokumentu nie pozwala nam chociażby na tego typu działania. Także potwierdzam, że tutaj ta współpraca między starostwem powiatowym a szpitalem w tej dziedzinie. Teraz mi pani nie przeszkadza. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. O głos prosi starosta Mariusz Filipiuk. Proszę bardzo panie starosto. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Jeszcze chciałem tylko doprecyzować, bo pan radny Marek Uściński jakby podczas swojego wystąpienia dopytywał, czy te wszystkie działania, które mają miejsce, czy one odbywają się jakby w porozumieniu z Radą Społeczną Szpitala. Chciałem zapewnić pana radnego, że wszelkie decyzje dotyczące zbycia bądź sprzedaży czy nieodpłatnego przeniesienia własności, one zawsze odbywały się i odbywają w uzgodnieniu z Radą Społeczną Szpitala, czyli Rada Społeczna wydaje stosowną opinię w tym przedmiocie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto. O głos prosi radny Tomasz Bylina. Proszę bardzo panie wiceprzewodniczący. Czy radny Tomasz Bylina słyszy nas? Widzimy. Słyszę, tak. Już proszę bardzo. Panie starosto, ja tu chciałbym przypomnieć taki nieszczęśliwy fakt, gdzie osobiście zgłaszałem kandydatury do Społecznej Rady Szpitala naszego powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Niestety żaden z naszych kolegów i żadna osoba zgłoszona przez nas ustami moimi nie została zaakceptowana. W tej chwili w Radzie Społecznej Szpitala są tylko osoby z pańskiej informacji. No i to jest niestety takie troszeczkę przykre, bo jeżeli mówi się nam, że nam jako radnym Sprawy i Sprawiedliwości, że jeżeli coś jest dobrze, no to oczywiście pan starosta, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A jak są jakieś konflikty, czy pseudokonflikty? Nie, to nasz koalicja, bo my jesteśmy w koalicji. Co to jest za koalicja, jeżeli w Radzie Społecznej Szpitala jest tylko jedno ugrupowanie, a nie ma nikogo z naszego klubu, drugiego co do wielkości, tak zwanego koalicjanta. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. Ad vocem zgłasza się Marek Uściński. Proszę bardzo. Pan starosta jeszcze chwilę poczeka. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałbym tutaj odnieść się do głosów moich czcigodnych przedmówców, a więc pana dyrektora i pana starosty. Otóż pierwsze zacznę od pana dyrektora. Panie dyrektorze, ja pytałem, nawet nie pana, tylko pytałem panią dyrektor Wydziału Spraw Społecznych o to, czy Rada Społeczna i pan dyrektor brali udział w przygotowywaniu tego dokumentu. Pan dyrektor uciekł od odpowiedzi, mówiąc, że były konsultacje prawne. Ja wszystko rozumiem. Przecież te konsultacje prawne musiały być, bo wiemy o tym wszyscy, że nasze uchwały idą do organu nadzoru, jakim jest wojewoda, i wojewoda to sprawdza. I ze względem
pod względem znajomości przestrzegania przepisów prawa wszystko jest w porządku. Ja tego nie kwestionuję. Ja mówię o rozwiązaniach merytorycznych, o tych, które można uzgadniać, czy można kształtować w taki lub inny sposób. I o to się pyta. Natomiast drugi wątek odnośnie pana starosty. Panie starosto, ja nie podejrzewam, że Rada Społeczna Szpitala nie opiniuje wszystkich działań związanych z rozdysponowaniem mienia. Tak jest na pewno i ja w to wierzę. Ale ja pytałem o co innego. Pytałem, czy Rada Społeczna pracowała nad tym dokumentem, który my dzisiaj mamy przed sobą. Bo w uzasadnieniu nie ma ani słowa o Radzie Społecznej i nie ma ani słowa o panu dyrektorze szpitala. To tyle ad vocem. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. O głos prosi starosta Mariusz Filip, któremu udzielam głos. Proszę bardzo, panie starosto. Widzimy i słyszymy starostę. O, teraz chyba słychać. Tak. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, może w pierwszej kolejności pozwolę sobie dwa słowa w kwestii wypowiedzi mojego poprzednika, czyli pana Marka Rościńskiego. Więc panie radny, myślę, że zapoznał się pan szczegółowo z treścią uchwały, a pan się odnosi tylko do uzasadnienia. Więc w treści materiału ma pan tam kilkakrotnie wymienione, co leży w kompetencji Rady Społecznej Szpitala. Także myślę, dla mnie jest to zrozumiałe. Jeżeli dla pana jest coś niejasne i niezrozumiałe, no to będziemy jak najbardziej to jeszcze doprecyzowywać tak, aby po prostu zrozumiał pan o co chodzi w tym materiale. Jeżeli chodzi o wypowiedź tutaj wiceprzewodniczącego Tomasza Byliny, który zarzucił, że w Radzie Społecznej Szpitala nie ma przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Tu muszę się nie zgodzić z kolegą Tomaszem. Chcę przypomnieć, że mieliście państwo swojego przedstawiciela w Radzie, który złożył rezygnację z działalności w Radzie Społecznej. Nie wiem, czy z tego powodu, że jest to funkcja społeczna, zrezygnował. Trudno mi powiedzieć, tylko mieliście państwo swojego przedstawiciela. Chcę jeszcze pana radnego poinformować, że jesteśmy już po wstępnych rozmowach i będziecie państwo mieli kolejnego swojego przedstawiciela, który złożył chęć i wolę, by pracować społecznie i chwała mu za to. Jest to człowiek z państwa ugrupowania, pochodzi z ziemi międzyrzeckiej. Także myślę, jak tylko sytuacja covidowa się troszeczkę unormuje, to na początku przyszłego roku te sprawy zostaną załatwione, tak jak zostało to przedyskutowane. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panu staroście. O głos prosi pani Barbara Kociubińska-Koza, pani dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Proszę bardzo, pani dyrektor. Szanowna Rado, jeśli można, to tylko chciałabym odpowiedzieć panu radnemu Ścińskiemu. Panie radny, co do pracy nad uchwałą, to rzeczywiście uchwałę przygotowuje Wydział Spraw Społecznych. I tak jak ja już mówiłam na komisji, ponieważ w 2012 roku była uchwalana właśnie uchwała dotycząca mienia ze Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Było tam wiele nieścisłości, dlatego postanowiliśmy po prostu tą uchwałę zmodyfikować, uszczególnić i tak jak mówił pan dyrektor szpitala, cały czas pracowaliśmy w konsultacji z dyrekcją i z prawnikiem szpitala. Także prace te polegają właśnie, tak jak mówię, chcieliśmy po prostu uszczegółowić i w razie różnych potrzeb i w razie sytuacji, kiedy rzeczywiście szpital będzie musiał podjąć decyzję oddawania w użytkowanie czy użyczenia aktywów trwałych. Także dziękuję. Dziękuję pani dyrektor.
O głos prosi pan Marek Zawada, dyrektor szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Panie przewodniczący, rado. Już pani dyrektor wyjaśniła tutaj, bo chciałem potwierdzić panu radnemu, że tak, szpital uczestniczył. Jakby z mojej treści wypowiedzi wcześniej wynikało, że uczestniczyliśmy w takich konsultacjach i w pracach nad uchwałą. Także potwierdzam jeszcze raz. Dziękuję. Dziękuję panu dyrektorowi. O głos prosi w trybie ad vocem radny Tomasz Bylina. Proszę bardzo, kolego radny. Dziękuję panie przewodniczący. Tutaj oczywiście ad vocem do pana starosty Mariusza Filipiuka. Panie starosto, jednak potwierdził pan fakt, że w tej chwili nikogo z ramienia Prawa i Sprawiedliwości nie ma w Radzie Społecznej Szpitala. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. W trybie ad vocem zgłasza się radny Marek Uściński, któremu udzielam głosu. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko chciałem zabrać głos. Więcej już obiecuję, że nie będę zabierał, bo i tak może za dużo. Bo zdaję sobie sprawę, że ja mogłem nie zrozumieć tutaj to, co pan starosta mówi. To wobec tego zróbmy inaczej. Ja zadam proste pytanie, żebyśmy wszyscy zrozumieli. I radni, pan starosta. Czy i kiedy było posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu, na którym opiniowano projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo koledze radnemu. W trybie ad vocem zgłosi się do odpowiedzi wicestarosta Janusz Kulimowski, któremu udzielam głosu. Panie starosto. Tak, panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Ja ad vocem do pana starosty, bo jeśli mieliśmy swojego przedstawiciela, którym byłem ja w Radzie Społecznej, jak zaznaczam, w Radzie Społecznej, tak jak wszyscy społeczni, ja nie uchylam się od pracy społecznej, ale ja zrezygnowałem ze względu nie na to, że to jest społeczna praca, tylko ze względu na to, że żaden z kandydatów proponowanych przez klub, innych kandydatów przeprowadzonych przez klub, nie został zaakceptowany. Więc skoro miałem mieć tylko jak gdyby być reprezentantem jedynym, a tak jak już pan starosta tutaj sugeruje, że pan toczy rozmowę z innym przedstawicielem klubu, no to tylko wypada się cieszyć, ale szkoda, że wcześniej tej akceptacji nie uzyskał. Dziękuję. Dziękuję panu staroście. O głos prosi starosta Mariusz Filipiuk. Proszę bardzo, panie starosta. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Króciutko odniosę się do wypowiedzi mojego poprzednika, wicestarosty Janusza Skulimowskiego, który przed chwilą jakby wygłaszał swoje przemyślenia dotyczące tego, że jego propozycje nie zostały zaakceptowane i z tego powodu sam złożył rezygnację. To ja chcę zapytać wicestarostę, ilu przedstawicieli na przykład Polskiego Stronnictwa Ludowego jest w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala w Białej Podlaskiej? Jakby był uprzejmy i tutaj poinformował Wysoką Radę, bo z tego co mi wiadomo, to był jeden, którego odwołaliście państwo bez podania żadnej przyczyny, a dzisiaj upominacie się w sposób, no nie chcę używać słów ostrych, ale upominacie się, gdzie dostaliście propozycję, gdzie wicestarosta został powołany do składu rady i dla mnie jest to niezrozumiałe dzisiaj opowiadanie, że zrezygnował dlatego, że jeszcze iluś jego kolegów nie zostało, że tak powiem, powołanych do składu rady. Proszę państwa, ja pragnę przypomnieć, że skład Rady Społecznej został pomniejszony tylko i wyłącznie z tego powodu, żeby było łatwiej zwoływać posiedzenia, żeby było kworum, żeby Rada mogła podejmować stosowne działania i stosowne decyzje. I jeżeli chodzi o pytanie, które po raz kolejny skierował radny Marek Uściński, to chcę panu radnemu odpowiedzieć, że Rada Społeczna Szpitala nie jest organem, który opiniuje projekty uchwał Rady Powiatu. No pan jako prawnik, panie radny, powinien o tym wiedzieć. I bardzo proszę nawet nie podnosić takich kwestii, bo to bardzo źle jakby świadczy, wie pan, o osobie, która
która jest prawnikiem z wykształcenia, a na forum rady takie rzeczy podnosi. Jeżeli jest jeszcze na łączach tutaj mecenas Łataś, to bardzo proszę o doprecyzowanie tej kwestii, czy Rada Społeczna jest organem, która powinna opiniować projekty uchwał Rady Powiatu. No, dla mnie jest to sytuacja niezrozumiała. Dziękuję bardzo. Panie Starosto. Pan mecenas się przygotowuje, ale w trybie ad vocem wiceprzewodniczący Tomasz Bylina. Proszę bardzo, kolego radny, udzielam głosu. Jakby Tomasz Bylina, okej. Okay. Już panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Jakieś subkontniski czasowe. Ad vocem oczywiście do pana starosty. Panie starosto, tak obserwując pańską działalność już po już trzecią kadencję, to no muszę to wreszcie powiedzieć na forum publicznym. Bardzo mi się nie podoba, że jeżeli w sytuacji takiej dla pana podbramkowej, jeżeli ktoś zadaje pytania, na które no pan powiedzmy no nie chce odpowiedzieć, tak, no ja rozumiem, nie ma sprawy, to czyni pan w stosunku do radnych takie wycieczki, w cudzysłowie, takie osobiste, takie uszczypliwości, takie no chęć pokazania, że ktoś jest za przeproszeniem głupszy. No, panie starosto, nie wypada, naprawdę nie wypada i proszę serdecznie, żeby pan tego unikał. To po pierwsze. Po drugie, panie starosto, my jesteśmy radnymi powiatu bielskiego. Umawialiśmy się, tak bynajmniej mnie się wydawało, że sprawy polityczne zostawmy, powiedzmy, gdzieś tam odłóżmy na dalszą sferę naszej działalności. Skupmy się my jako radni, jeżeli mamy, podkreślam ten w cudzysłowie sojusz, no to skupmy się na merytorycznej pracy. Więc proszę, panie starosto, nie robić kolejnych ucieczek do sejmiku wojewódzkiego, może za chwilę do szpitala wojewódzkiego w Białej Podlaskiej. Skupmy się, panie starosto, naprawdę na podniecie bianskim. Zostawmy sejmik sojnikowi, Białej Podlasce. No chyba, że chce pan wrócić do upolitycznienia naszej rady, to oczywiście z mojej strony ja rękawice oczywiście podejmuję i możemy tak powiedzmy sobie rozmawiać politycznie. Nie chciałbym do tego wracać, to co było wcześniej, w poprzedniej kadencji, jeszcze w poprzedniej kadencji. Także panie starosto, naprawdę bardzo proszę tak po koleżeńsku, po pierwsze polityka, po drugie osobiste wycieczki i pokazywanie, że ktoś jest mniej rozgarnięty, że ktoś czegoś być może nie doczytał i tak dalej, tak dalej. Dobrze? Taka serdeczna koleżeńska prośba. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. O głos prosi starosta Mariusz Filipik. Proszę bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja tak bardzo krótko chcę się odnieść tylko do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Tomasza Byliny. Panie radny, nie bardzo rozumiem, o jakich pan mówi tutaj sprawach politycznych. Jest to dla mnie w ogóle niezrozumiałe. Pan w ogóle mówi takim bardzo trudnym językiem. Ja się staram przysłuchiwać, żeby wycisnąć z tego, co pan mówi i mam bardzo duże kłopoty z tym. Proszę pana, chcę przypomnieć, że to pan rozpoczął temat, że jako Prawo i Sprawiedliwość nie macie państwo swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej Szpitala w Międzyrzeczy Podlaskim. Więc wyjaśniłem panu, że mieliście państwo swojego przedstawiciela i to pan rozpoczyna tutaj jakieś zaczepki polityczne, a później próbuje pan scedowywać to na mnie. Zapewniam pana, że tak nie było. Więc następnym razem, jeżeli będzie pan o coś pytał, to bardzo pana proszę, niech pan to przemyśli 3 razy, a później bardzo proszę, żeby pan nie miał do mnie pretensji, jeżeli ja odpowiem panu w taki sam sposób, no bo przecież co mogę inaczej zrobić, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze staroście. Szanowni państwo, powiem tak.
pozostawmy już te kłótnie. Pozostawmy te kłótnie, bo myślę, że odbiegliśmy od tematu. Kolega Marek Uściński zadał konkretne pytania. Zaczęliśmy biegać już w koło, nawet i na sejmiku województwa jesteśmy. Więc widzicie sami, że z różnych stron płynie informacja troszkę szerzej. Myślę, że niepotrzebne to jest, koledzy, koleżance, koleżanki radni. Przejdźmy do meritum i już, bo jeszcze nam się tutaj koniec roku kłótnią skończy głębszą. Po co to potrzebne? W mieście wszystko po staremu, niech i u nas będzie pokój między chrześcijany. Do głosu zgłaszała się radna Czesława Caruk, ale gdzieś wyłączyła się. W następnej kolejności w zwykłym trybie jest wicestarosta Janusz Kulimowski. Proszę bardzo, panie starosto, udzielam głos. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, bardzo słuszny apel, panie przewodniczący. Takie zajmijmy się projektem uchwały, a te wszystkie inne rzeczy zostawmy trochę na boku. Ale tak wyjaśniając, tutaj się nikt nie upomina, tylko stwierdza fakt, że nie ma przedstawiciela naszego klubu. Tyle. Już nie będę się odnosił co do szpitala wojewódzkiego, to pozostawmy jak gdyby bez odpowiedzi. Zajmiemy się projektem uchwały i dziękuję bardzo. Dziękuję. Wcześniej wywoływany był pan mecenas Jarosław Łataś i ciągle chcę jeszcze udzielić informacji, więc ja myślę, że panie mecenasie, krótko, zwięźle językiem prawniczym, żeby już nikt niczego nie zrozumiał i przejdziemy do głosowania. Proszę bardzo, żartowałem oczywiście. Jasne. Szanowni Państwo, więc Państwo radni, tutaj mówimy jakby o dwóch rzeczach. Jedna rzecz to jest opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu. W takim przypadku wyłącznie umocowani do opiniowania tego typu projektu aktu prawnego jest jego autor, czyli jakby ten, kto jest dawcą projektu uchwały, uchwałodawcą. A z drugiej strony radcowie prawni starostwa powiatowego, którzy odpowiadają za formalno-prawną prawidłowość takiego projektu uchwały. A zupełnie osobną kwestią jest konsultowanie treści jakby tej merytorycznej. To konsultowanie treści merytorycznej czasami się odbywa, czasami nie, w zależności od tego, jaka jest ocena organu czy osoby, który projekt uchwały przygotowuje. I tutaj trudno mi powiedzieć, czy te merytoryczne zapisy były konsultowane od strony dokonywania wyborów różnych rzeczywiście, bo istnieje w każdym przypadku. Istnieją różne możliwości rozstrzygnięcia tego samego problemu prawnego w różny sposób. Natomiast od strony formalno-prawnej to wiem na pewno, że ten projekt ze szpitalem szeroko rozumianym był konsultowany, ze szczególnym uwzględnieniem pana mecenasa, który szpital obsługuje. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy jakieś rozwiązania inne powinny się znaleźć w tym, to na etapie tworzenia projektu tej uchwały takie konsultacje były. Nie wiem, czy one były przeprowadzane z całą Radą Społeczną, czy też nie, czy tylko dotyczyły, dyrekcji szpitala, ale takie konsultacje były prowadzone. Ocenialiśmy również jakby treść poprzednio obowiązującej uchwały w tym zakresie i próbowaliśmy ją unowocześnić. Mówiąc krótko, dostosować do sytuacji, które się wydarzyły na przestrzeni ostatnich kilku lat, a które według nas były niedoregulowane w poprzednio obowiązujących zapisach uchwały. I stąd taka, a nie inna treść. Oczywiście treść tej uchwały, w szczególności pod kątem merytorycznym, a już mniej formalno-prawnym, była przedmiotem, jak sądzę, zresztą było też słychać z Państwa wypowiedzi, była przedmiotem obrad poszczególnych komisji Rady. I myślę, że to są te fora, gdzie można wszystkie te kwestie wyjaśnić. W dniu dzisiejszym mogę stwierdzić, że od strony formalno-prawnej ta uchwała, co zresztą potwierdza pan dyrektor, była konsultowana ze szpitalem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję panu radcy. Powiem tak, już miałem zamknąć dyskusję nad tym punktem, ale zgłosił się radny Marek Uściński, który był jak gdyby początkiem, dał początek tej dyskusji i jeszcze koledze Markowi udzielę głosu. Myślę, że radni, którzy już po kilka razy zabierali głos, wyczerpali swoje możliwości. Według mnie, według regulaminu. Także proszę bardzo, Marek Uściński, i zamykam dyskusję. Udzieliłem głosu koledze radnemu. Nie słyszymy radnego Marka Uścińskiego. Już, dobrze, już. Tak. Już, panie przewodniczący, przepraszam, bo mi się mikrofon wyłączył. Włączony, miałem. Tak, się już jest włączony. Przepraszam. Już mówię. Miałem nie zabierać głosu, ale to, co usłyszałem od pana radcy prawnego, no to po prostu mi się to w głowie nie mieści. Pan radca, słuchajcie państwo, powiedział coś takiego, że autor projektu opiniuje uchwałę. Czyli co? W tym wypadku pani Kociubińska, ona ma opiniować uchwałę, którą sama napisała. Przecież to jest absurd totalny. Tak nie można z nami postępować, szanowni państwo. Są organy, które opiniują. W świetle tego, co my tutaj widzimy, nad czym dyskutujemy, my nie mamy jako radni, jako Rada Powiatu, żadnego dowodu na to, że ta uchwała była przez kogokolwiek opiniowana. My mamy tylko zapewnienia słowne pana starosty i pana prawnika i pani dyrektor, że było coś opiniowane. Natomiast nie mamy w treści uzasadnienia czy gdziekolwiek informacji o tym, że było opiniowane. I teraz jeszcze do pana starosty. No przykro mi, panie starosto, to mówić do pana, bo już nie chciałbym się tutaj jakoś po prostu emocjonować, ale nie ma pan racji, bo projekt uchwały jest całością. Rozdział pierwszy wpisany, ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Radzie, rozumie się Radę Powiatu, Radzie Społecznej rozumie się Radę Społeczną i to jest cała uchwała. Pan nie może tylko opiniować tytułu uchwały i podstawy prawnej, tylko musi pan patrzeć na całość. I moim zdaniem, moje pytanie było zasadne, dobre i to przykro mi to powiedzieć, ale no niestety, no pan może nie zrozumiał, ja rozumiem trudną sytuację, skoro stawiacie uchwałę na sesję Rady Powiatu, która nie była opiniowana przez wszystkie te organy, które powinny ją zaopiniować. Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, przepraszam, że tak długo dzisiaj i tak często rozmawiałem tutaj w tym punkcie. Więcej obiecuję głosu nie zabierać, cokolwiek by się nie działo. Dziękuję. Ja już więcej nikomu głosu nie udzielę, oprócz starostę Mariusza Filipiuka i nawet już się koledzy radni, koleżanki, nie zgłaszajcie. Chyba, że ktoś pierwszy raz, to jeszcze udzielę głosu, a już po raz piąty, szósty czy siódmy, to już nie. Obiecuję wam to. Proszę, panie starosto, udzielam głosu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za udzielenie głosu. Ja postaram się bardzo szybko, bo wiem, że już po raz kolejny w tym punkcie zabieram głos. Chciałem tylko odnieść się do wypowiedzi radnego Marka Uścińskiego. Marku, no przecież wiesz, że problemowe komisje Rady Powiatu opiniowały projekt uchwały. To nie jest tak, jak powiedziałeś, że ta uchwała nie była opiniowana przez odpowiednie organy. Oczywiście, że była, ma pozytywną opinię właściwych komisji, więc jeszcze raz podkreślam, jako przewodniczący zarządu i jednocześnie przewodniczący Rady Społecznej Szpitala. Rada Społeczna Szpitala nie ma nic do opiniowania uchwały Rady Powiatu i to jest jasne i oczywiste, więc nie bardzo rozumiem, o co chodziło ci w twoich wypowiedziach. Rada Społeczna Szpitala we właściwym czasie, kiedy ta uchwała będzie już podjęta przez Radę, kiedy wejdzie w życie, na podstawie tej uchwały Rada Społeczna może wtedy podejmować swoje decyzje, może opiniować i tak dalej, ale Rada Społeczna Szpitala nie opiniuje uchwał Rady Powiatu i bardzo proszę, żeby to było zrozumiałe. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Przypominam, że jesteśmy w punkcie 7d. Będziemy głosować nad drukiem 231. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 231? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Czekamy na głos radnego Tomasza Byliny. Panie Przewodniczący, tak? Panie Przewodniczący, tak? No, skorzystam ze swego prawa i nie oddam w ogóle głosu. Dziękuję bardzo, nie będziemy czekać, ok. Dziękuję Państwu za podjęciem uchwały. 16 radnych, 2 przeciw, 2 się wstrzymało, 1 głos brak. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7e. Zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2020 rok, druk numer 232. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych. Proszę bardzo, czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 232? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, za 21, 0 przeciw, 0 się wstrzymują. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7f. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2020-2026, druk numer 233. W tym miejscu informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 233? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 21 osób, 21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 7, otwieram punkt 8. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia. Na początek przeczytam, jakie pisma, jakie sprawy wpłynęły do Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu. Wpłynęło pismo z Ministerstwa Zdrowia stanowiące odpowiedź na pytanie zadane podczas 29 sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 28 listopada 2020 roku przez radnego powiatu bialskiego Arkadiusza Maksymiuka w sprawie restrykcji w okresie świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym na początek zadać pytania panu staroście. Pan starosta jest obecny. Panie starosta, dwa pytania. Jedno pytanie, na jakim etapie jest przejmowanie, w cudzysłowie oczywiście, budynku, w którym urzędujemy jeszcze jako rada, jako starostwo. I drugie pytanie, wiem, że wpłynęła prośba o pomoc Pogorzelców, Skodnia, braci Oblatów, o pomoc, o wsparcie. Wpłynęła prośba do zarządu. Czy zarząd jakoś się do tej prośby ustosunkował? Już odpowiadam, panie przewodniczący, odpowiadając na pańskie pierwsze pytanie dotyczące budynku, więc na 30 grudnia zaplanowany jest akt notarialny. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, to 30 powinniśmy podpisać akt notarialny. Oczywiście poinformujemy państwa radnych, jeżeli dojdzie już do skutku. Odpowiadając na drugie pytanie w kwestii pisma Skodnia, zarząd niestety negatywnie odniósł się do kwestii udzielenia pomocy finansowej. Po prostu nie ma podstaw prawnych do tego, aby powiat mógł wydawać środki publiczne na odbudowę domu pielgrzyma, no bo
tutaj nasi prawnicy w tej kwestii się wypowiedzieli, jest stosowna opinia prawna napisana, także odpowiedzieliśmy wnioskodawcom w trybie zgodnie z KPA w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Okej, dziękuję. O głos w dyskusji prosi Daniel Dragan. Proszę bardzo, panie wiceprzewodniczący. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja również mam pytanie do pana starosty, ponieważ wiemy, że dzisiaj 28 grudnia mija termin składania wniosków do drugiego naboru konkursowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z tym mam pytanie, powiat złożył wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Z tego co wiem i co było przekazywane, ma możliwość złożenia 3 wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Jakie to były wnioski i jakie nam mniej więcej były to kwoty finansowe? Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy pan starosta udzieli głosu? Tak, panie przewodniczący, proszę jeżeli bardzo. Mogę, to odpowiem od razu. Tak, tak, proszę od razu. Bardzo dziękuję. Odpowiadając na pytanie wiceprzewodniczącego Daniela Dragana, powiat przygotował po raz kolejny, tym razem 3 wnioski. To są wnioski, które dotyczą tak. Pierwszy wniosek, rozbudowa drogi powiatowej numer 1010L. Drugi wniosek, zabezpieczenie energetyczne SPZOZ w Międzyrzeczu Podlaskim. I trzeci wniosek, rozbudowa Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. I te 3 wnioski, które zostały przez nas przygotowane, opiewają na kwotę 23 138 600 zł. Wnioski zostały przygotowane i złożone w terminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto. O głos prosi radny Marian Tomkowicz, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, kolego radny. Nie słyszałem. O głos prosił radny Marian Tomkowicz, któremu udzieliłem głosu. Teraz słyszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie starostowie. Media donoszą dzisiaj, że w Białej Podlaskiej pierwsza osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19. Mam taką propozycję, także pytanie, czy zarząd powiatu, rada powiatu przewiduje jakąś działalność promocyjną w powiecie zachęcającą mieszkańców do szczepienia się. Wiemy, że to jest jedyny sposób, aby powstrzymać pandemię. I w przeszłości podejmowaliśmy bardzo wiele apeli. Może niekoniecznie na tej sesji, ale może byśmy podejmowali jakiś apel poprzez media, ale także dając własny przykład, zachęcić mieszkańców właśnie do szczepienia się. A może potrzebne by były jakieś działania organizacyjne. Wiemy, że w każdej gminie ma być punkt szczepień. Może jakaś pomoc, nie wiem, w organizacji tych kolejek, czy w informowaniu, czy zapisywaniu. Najpierw to będą seniorzy po grupach, po takich grupach jak Służba Zdrowia, nauczyciele, to później będzie pora na seniorów. Może byśmy pomyśleli, w jaki sposób usprawnić tą akcję szczepienia w trzecim co do wielkości powiecie w Polsce. Dziękuję. To by było tyle i jeszcze, ponieważ nie mam zamiaru zabierać więcej głosu, to życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku i żeby ta pandemia została powstrzymana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko tyle, że z informacji, jakie posiadam, na stronie starostwa została zawieszona informacja o szczepieniu się przez Wydział Spraw Społecznych. No a innych akcji promocyjnej nie wiem, ale zgłasza się starosta Mariusz Filipiuk, któremu udzielam głosu. Może coś więcej, pan starosta. Proszę bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Przepraszam, że z opóźnieniem, ale coś z mikrofonem się cały czas dzieje. Odpowiadając na pytanie radnego, czy prośbę radnego Mariana Tomkowicza, to chcę poinformować, że z naszej strony zrobiliśmy to, co było możliwe. Informacja się pojawiła, a nikt nie zwracał się do nas z inną prośbą, żebyśmy mogli włączyć się w jakiekolwiek działania. My jesteśmy otwarci, jesteśmy do dyspozycji. Jeżeli będą jakiekolwiek sygnały i prośby do nas, do samorządowców, żebyśmy tę akcję wsparli, to oczywiście deklaruję, że tutaj Zarząd Powiatu
stanie na wysokości zadania jak zawsze i oczywiście będziemy wspierać i będziemy prowadzić stosowne akcje, tylko tak jak powiedziałem na początku, na ten moment nikt o taką pomoc nas nie prosi. To dziękuję. Dziękuję panu staroście. Więcej głosów w punkcie 8 w sprawie bieżące wnioski oświadczenia nie widzę. Koleżanki, koledzy radni, panie starosto, panie wicestarosto, szanowni mieszkańcy powiatu. Krótko i na temat, bardzo krótko, przychylam się do życzeń, które już złożył kolega radny Marian Tomkowicz. Szczęśliwego nowego 2021 roku. Od wszystkich i dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękujemy i jeszcze raz najlepszego na ten nowy rok. Dziękujemy. Zamykam punkt 8, otwieram punkt 9, zamykam 31 sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Dziękuję bardzo, do widzenia, do siego roku.